Halo, 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 witam Was serdecznie w tym odcinku kolejnym już na kanale Na Rowerze. Jesteśmy na rowerze, pogoda po prostu się zrobiła niesamowita, zwłaszcza, że w ostatnim tygodniu w Opolu, nie wiem jak u Was, ale u nas w Opolu, no bez przerwy padało. Był taki naprawdę przerąbany tydzień, że codziennie, gdy wyjeżdżałem czy do szkoły, czy gdzieś dojechać na rowerze, to po prostu wracałem mokry, rower co chwilę do mycia, a jak mówi stara zasada, jak umyjesz rower, to zaraz deszcz przyjdzie, więc ja wyjeżdżałem z myjni i zaraz łapał mnie deszcz. Ale cóż poradzić, takie życie rowerzysty. Natomiast dzisiaj w końcu piękne słoneczko, tylko trochę wieje. No ale nie ma co narzekać, już wolę ten wiatr niż ten wszechobecny deszcz. Naprawdę jest cieplutko, bo w tym momencie pokazuje mi na liczniku 12 stopni. No ale właśnie z racji tego wiatru na pewno odczuwalna temperatura jest niższa. Natomiast spotykamy się dzisiaj w tym odcinku na rowerze, żeby pogadać o tym, jak jeździć na rowerze szybciej. I dzisiaj chciałbym Wam sprzedać jeden taki podstawowy patent. Jedna rzecz, którą jak zmienicie u siebie w rowerze, to od razu będziecie jeździć szybciej. I chciałbym w tym momencie nadmienić i zaznaczyć, że doświadczeni rowerzyści czy kolarze tą rzecz już u siebie na pewno mają. Natomiast ci, którzy nie mają, może się boją zainstalować tej rzeczy u siebie, przejść na ten system, no to mam nadzieję, że dzisiaj Was do tego przekonam. A oczywiście chodzi, jak łatwo się domyślić, o system pedałów zatrzaskowych. No przyznam się Wam, że chciałem nagrać ten odcinek jeżdżąc na rowerze, troszeczkę poopowiadać o tym systemie zatrzaskowym, z którego ja korzystam już od naprawdę wielu lat, ale pogoda jest taka, że gdy tylko włączałem kamerę, to wiatr nie pozwalał nic nagrać i pewnie nic nie było słychać. Mam nadzieję, że ten wstęp, który udało się nagrać, był w miarę słyszalny. No ale moi drodzy, wracając już do samego tematu, jak szybciej jeździć na rowerze, no właśnie rozpocząć od rzeczy najprostszej, czyli wpiąć się w rower. Skąd ten system w ogóle się wziął? No bo gdy sięgniemy do początków istnienia roweru, no to nikt nie myślał o tym, żeby się do niego, czyli do roweru, wpinać. I oczywiście ludzie sobie jeździli nawet stosunkowo szybko do jakości tego sprzętu, który był, no ale gdy ludzie zaczynali się ścigać, to widzieli, że można ten rower ulepszyć, można go jakoś rozwinąć. I na przykład zaczęto stosować te słynne koszyczki przy pedałach, gdzie można było włożyć nogę i ten but, który miało się na stopie, bardziej był tak przymocowany właśnie do roweru. No bo zobaczono, że gdy się jeździ na rowerze, gdy nasza noga kręci, naciskamy na blok pedała, to go pchamy. Natomiast ten ruch, który jest kolejny, czyli ciągnięcie tej nogi, no to już nie daje tego efektu. No i właśnie w ten sposób próbowano gdzieś to ominąć właśnie poprzez ten system z koszyczkami. Natomiast mamy lata 80. i firma francuska Luke, która z tego co kojarzę produkowała również sprzęt narciarski, wykorzystuje właśnie ten patent z nart. Ci, którzy jeżdżą na nartach, to wiedzą, że gdy ten but narciarski wkładamy w narty, to on jest przytwierdzony do nart. Natomiast przy upadku, czyli gdzieś przy takim ruchu, który gdzieś jest no, niepożądany, ale się zdarza, ta narta potrafi się wypiąć. Bo to chyba jest takie największe niebezpieczeństwo w przypadku właśnie pedałów zatrzaskowych, bo rodzi się pytanie, no ale gdy zdarzy się wypadek, czy ja będę w stanie po prostu się wypiąć z tego roweru? Albo gdy nagle będę musiał się zatrzymać, czy będę w stanie się wypiąć, a nie wywalę się z całym rowerem. No i właśnie ten patent z narciarstwa został przejęty przez firmę Luke i zastosowany w rowerach. Natomiast krążą takie legendy, pogłoski, że w ogóle cały ten pomysł na to zrodził się w głowie amerykańskiego kolarza Grega LeMonda, późniejszego trzykrotnego zwycięzcy Tour de France. Podobnież firma Luke zaproponowała mu za to $1 000 000, których nigdy niby nie wypłacił, ale to są tylko takie kuluarowe pogłoski i żadnego potwierdzenia nigdzie na ten temat znaleźć nie można. Ale tak naprawdę wykorzystanie tego patentu zmieniło oblicze kolarstwa, bo od tej chwili
kolarz, ten, który wsiadał na rower, był z rowerem jednością. Mamy takie tak naprawdę trzy punkty styku naszego ciała właśnie z rowerem. To są nasze dłonie, gdy trzymamy kierownicę. To jest nasz tyłeczek, który siedzi na siodełku, ale to są właśnie również i nasze stopy, które stykają się z blokami pedałów. I gdy zastosujemy ten system właśnie pedałów zatrzaskowych, no to jesteśmy z rowerem złączeni właśnie poprzez nasze stopy. Stajemy się jednością. No i co dzięki temu zyskujemy? No przede wszystkim zyskujemy to, że tak jak już mówiłem, ten nasz ruch nogami, kiedy pedałujemy, kiedy kręcimy, jest wykorzystywany w 100%. To nie tylko, że pchamy, ale również tą nogę ciągniemy. Dzięki temu przyspieszamy na rowerze i to jest właśnie ten tak naprawdę podstawowy patent, który możemy zastosować każdy z nas, jeśli chcemy przyspieszyć na rowerze, jeśli tego jeszcze nie mamy. No bo wykorzystamy w pełni tą siłę, którą wkładamy w pedałowanie. Oczywiście czegoś tego trzeba się nauczyć, wejść w taki rytm, żeby ta noga dobrze kręciła, ale są na to różnego rodzaju ćwiczenia, na przykład gdy pierwszy raz siadamy na rower właśnie, gdy jesteśmy wpięci w niego, no to na przykład pedałujemy tylko jedną nogą i widzimy, że właśnie możemy nie tylko pchać, ale również i ciągniemy ten blok pedała za sobą. To znaczy, że w pełni wykorzystujemy potencjał, który wkładamy w naszą jazdę. Jaki jest jeszcze plus tego, że jesteśmy wpięci w nasz rower? Otóż taki, że jesteśmy w stanie wtedy właściwą pozycję na rowerze wypracować. Możemy udać się, dzisiaj mamy naprawdę wielu specjalistów, tak zwanych bike fitterów, którzy gdy idziemy z naszym rowerem, są w stanie nam ułożyć tą najbardziej odpowiednią dla nas pozycję, żeby te wszystkie kąty, geometria odpowiadały naszym preferencjom, naszemu ciału, czyli dostosować rower do naszego ciała. Ale tak naprawdę ten bike fitting będzie możliwy w pełni i w pełni dobrze zrobiony tylko wtedy, kiedy będziemy właśnie dobrze wpięci w nasz rower. No bo gdy nie będziemy wpięci, gdy jest zwykły blok i mamy zwykłego buta, no to wiadomo, że ta stopa będzie się co chwilę przesuwać. Więc to jest bardzo ważne. I dzięki temu możemy znaleźć właśnie tą odpowiednią pozycję i nagle zobaczymy, że w czasie jazdy nie drętwieją nam ręce, że nie boli nas kręgosłup, że po prostu ta jazda jest o wiele przyjemniejsza, możemy pokonywać o wiele dłuższe dystanse. I to jest właśnie kolejny argument, który przemawia na korzyść, żeby przejść na ten system. Ale czego się obawiają ci, którzy jeszcze na ten system nie przeszli, którzy myślą o tym, ale gdzieś tam w głowie się pojawia pewna niepewność? No właśnie, myślę, że to jest związane z tym, o czym już mówiłem. Czy ja będę w stanie się wypiąć? I rzeczywiście, początki bywają trudne, no bo człowiek raz z jednej strony się boi, wpina i z drugiej strony ciągle musi myśleć, żeby się wypiąć, żeby zrobić ten ruch nogą, bo tak naprawdę to jest chwila, moment, żeby się wypiąć z tego pedała, żeby po prostu móc z roweru nagle zeskoczyć. Przy wypadku ludzie też się boją, że gdy się wywrócą z rowerem, że to się nie wypnie, nagle nogi sobie połamią i tutaj bądźcie spokojni, nie ma szans, żeby się nie wypiąć. I to mówię z własnego doświadczenia, kiedy zjeżdżałem na rowerze górskim, byłem wpięty w swój rower z Kopy Biskupiej, tam porządnie wywaliłem się, po prostu przejechałem ileś metrów bez roweru, rower się po prostu wypiął, więc rower leżał z jednej strony drogi, ja byłem kawałek dalej, żadnych złamań, tylko obtarcia. Zresztą można popatrzeć się na wyścigi Tour de France, czy inne wyścigi kolarskie, gdy tam jest jakaś kraksa w peletonie i oni naprawdę jeden na drugiego lecą, są bardzo blisko siebie, tam nikt nie jest połamany, oni są rzeczywiście poszlifowani, najwyżej złamią obojczyk, no bo źle upadnie, czy bark, czy coś takiego, ale żeby nogi połamać, no nigdy nie słyszałem, więc naprawdę tutaj nie ma się czego obawiać. Zresztą to jest tak skonstruowane, żeby właśnie przy wypadku się umieć wypiąć. Natomiast jeśli chodzi o to ryzyko, czy ja będę w stanie zapamiętać, że trzeba się wypiąć, bo zbliżają się światła. Na początku człowiek o tym myśli, ale po jakimś czasie korzystania z tego, no już kompletnie po prostu o tym człowiek nie myśli. Wiadomo, na początku trzeba troszeczkę włożyć w to pracy. Trzeba gdzieś właśnie myśleć. Ja mam taką sytuację, kiedy zaczynałem jeździć właśnie w tym systemie, byłem jeszcze w Kluczborku, no i już wracałem do siebie i przejeżdżałem przez osiedle takich domków jednorodzinnych, zacząłem znajomą nauczycielkę, która ze mną w szkole pracowała, mówi, a podjadę się przywitać. I oczywiście jadę, macham tam z daleka i chcę nagle zejść, zapomniałem, że jestem wpięty, wyrżnąłem,
No kolano było troszeczkę obtuczone, no ale też dzięki temu się nauczyłem i już później zwracam na to uwagę. Natomiast po jakimś czasie człowiek kompletnie o tym nie myśli. To jest tak jak, i to chyba porównanie dobre, jak ktoś zaczyna jeździć samochodem i zmiana biegów. Na początku człowiek myśli, kiedy ten bieg należy wrzucić czy coś, a później już robi to automatycznie. I tak samo jest z tym systemem. I tak naprawdę ten system jest dla każdego. To nie trzeba jeździć na rowerze szosowym. Można mieć inny rower, można mieć gravela, można mieć rower MTB, można mieć rower trekkingowy, można mieć rower crossowy, obojętnie jaki, ale rzeczywiście, gdy przechodzimy na ten system, to wtedy nasza jazda jest po prostu wydajniejsza. Lepiej wykorzystujemy tą naszą siłę, którą wkładamy w obracanie korbu. Dlatego warto skorzystać. Jeśli myślisz rzeczywiście nad tym, żeby gdzieś polepszyć te swoje osiągi, żeby jeździć szybciej, wydajniej, no to właśnie zainwestuj w system pedałów zatrzaskowych. Dzisiaj można to naprawdę kupić bez problemu. To nie są drogie rzeczy, a naprawdę zmienią twój styl jazdy, sprawią, że będzie ci się jeździło lepiej. Co za tym idzie, tak jak już mówiłem, będziesz w stanie również dobrą pozycję, taką właściwą dla swojego ciała, nie męczącą, na rowerze wypracować. Oczywiście musimy pamiętać o tym także, że same pedały zatrzaskowe nie wystarczą. Trzeba mieć do tego odpowiednie buty i mamy naprawdę wiele modeli butów, czy tych przeznaczonych typowo na szosę, które są bardzo minimalistyczne, w których się w ogóle ciężko chodzi. Mamy też buty typowo do jazdy górskiej, przełajowej. Mamy także buty, które są takimi butami, w których można chodzić na co dzień. Sam mam taką jedną parę i gdy jadę do szkoły, no to właśnie bardzo często gdzieś te buty wykorzystuję albo do miasta, no bo można w nich śmiało później się poruszać i chodzić normalnie po ulicy, nie tylko właśnie się nadają na rower. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, gdy jednak zdecydujemy się przejść na ten system, że oprócz samych pedałów, samych bloków należy właśnie zakupić także i odpowiednie do tego buty. Ale pamiętajcie, że jest to pewien wydatek, który musimy włożyć, ale który na pewno się zwróci w postaci właśnie tego, że przyspieszymy na rowerze, że ta jazda będzie o wiele fajniejsza. Ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i też to nie jest taki wydatek, że trzeba to kupować co, nie wiem, 2-3 miesiące, czy nawet co roku, bo tak naprawdę te buty mogą przetrwać kilka lat. To oczywiście zależy od tego, jak je będziemy użytkować, jak często, natomiast no, też się zużywają co jakiś czas, ale są takim wydatkiem, który gdzieś poniesiemy raz na jakiś czas, a dużo zmienią w tym naszym podejściu do jazdy na rowerze. I tak myślę, że każdy, kto już przeszedł na ten system, no to już nie chce wrócić do takich normalnych pedałów, nie chce z tego zrezygnować, po prostu jest to tak dobre, tak oczywiste później w naszej jeździe, że nie wyobrażamy sobie po prostu wyjścia na rower bez tego. I oczywiście w rowerze miejskim wcale nie trzeba tego mieć, gdy człowiek się przemieszcza z punktu A do punktu B, ale już gdy wychodzimy na taką jazdę, tak jak jest dzisiaj, już piękna pogoda, prawie że wiosenna, ja po drodze mijam bardzo wielu rowerzystów i sądzę, że ci wszyscy, którzy właśnie wychodzą, żeby sobie pojeździć rekreacyjnie, mogliby już w to zainwestować i na pewno byliby z tego powodu zadowoleni. Więc ja szczerze polecam, bo dzięki temu naprawdę będziemy jeździć szybciej, a nie wiem, czy jest ktoś, kto nie chce na rowerze jeździć szybko, chociaż może się mylę, może niektórzy lubią po prostu jeździć sobie wolno. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to moje dzisiejsze gadanie komuś czymś pomoże, może kogoś namówię do tego, żeby właśnie z tego systemu pedałów zatrzaskowych skorzystać, że kogoś przekonałem i dzięki temu po prostu zmienimy swój sposób jazdy, będzie on po prostu fajniejszy, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Subskrybujcie kanał, kto tego jeszcze nie robi. Dziękuję za wszelkie komentarze, łapki w górę, które się pojawiają pod tym filmem i się pojawią, mam nadzieję, bo dzięki temu to miejsce może się rozwijać. Ja mam 30 km obecnie przejechane, wsiadam dalej na rower i jadę, bo trzeba pogodę wykorzystać, mimo że tak trochę mocno wieje.